Ryżni, karabinem w próg ulicy. Twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj, broniąc swej krwawicy, bujać! To my, panowie szlachta. Julek, co ty? Ty sam siebie cytujesz? Nie musisz być taki dramatyczny. Ty ballady na się na niczym nie znasz. Tobie tylko o miłosne uniesienia chodzi, a tutaj o wyższą rzecz idzie. To żeby być prymusem. Ty nawet nie wiesz, że to inny Julek napisał. Nie ten? Nie, nie ten? To któren? Któren to tamtego tamto napisał? To był taki gość, co to napisał. O bohaterach i ofiarach, gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić swój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. On jakoś później. Julian. Czyli zaraz. Julian, jak on się nazywał? Tuwim. Się nazywał Tuwim, Adasiu, i też czerpał z naszego romantyzmu, patriotyzmu, heroizmu, mistycyzmu, innych izmów. Niewygodna ta ławeczka, a podobno taka droga. Oh, gdyby mieć taką ławkę, co sięga tam, gdzie wzrok nie sięga. I żeby na takiej ławce od czasu do czasu jakiś prymus usiadł. Albo żeby na takiej ławce pan marszałek na chwilę przysiadł. Hej, użyjmy żywota, wszak żyję tylko raz. Przecież tu stoi czara złota, a wnet przeminie czas. Przecież krew stygnie, włos się mieli i w wieczności wpadnie doń. To oko zamknie weli, to jest wielarecka dłoń. Taką właśnie dłoń pomocną podają nam nauczyciele, wskazując drogę i cel.